Cześć, tu Marta, jedna z kreatorek Instax Teamu. Dzisiaj przychodzę do Was z inspiracją, a właściwie tutorialem na kreatywną świąteczną ozdobę z wykorzystaniem wkładów Instaxa. Do wykonania tego tutorialu będziecie potrzebować kartki z bloku, najlepiej bloku technicznego. Jest to bardzo ważny element tego tutorialu, dlatego że kartka musi być sztywna. Do wykonania tego tutorialu idealnie sprawdzi się również taśma dwustronna, taśma klasyczna oraz taśma ozdobna, tutaj akurat w kolorze złotym. Kolejną niezbędną rzeczą do wykonania tego tutorialu jest sznurek, linijka, nożyczki, ołówek i jeszcze dziurkacz. A na końcu listy potrzebnych rzeczy do wykonania tego tutorialu znajduje się najważniejszy element, czyli aparat Instax Mini Evo. To właśnie ten wyjątkowy model aparatu hybrydowego posłuży mi do realizacji mojego pomysłu. Gotowi? Zaczynamy! Uruchamiam aparat oraz aplikację Instax Mini Evo. Wybieram odpowiednie zdjęcia, tym razem będzie to klimat sesji narzeczeńskiej, bo właśnie takie zdjęcia wybrałam do realizacji tego projektu. I właśnie za to uwielbiam Instax Mini Evo, bo z poziomu aplikacji jesteście w stanie bardzo dużo zmienić, obrócić zdjęcie, skrócić je, nałożyć specjalne filtry, ewentualnie dodać jakiś tekst lub pobawić się ustawieniami zdjęcia. Ale przede wszystkim macie możliwość wydrukowania każdego zdjęcia z Waszego telefonu. A kiedy zdjęcie jest już gotowe, wystarczy tylko nacisnąć guzik print i zdjęcie będzie się drukować na aparacie Instax Mini Evo. Tak wygląda pierwsze wydrukowane zdjęcie. No zobaczcie na te detale, wszystko wygląda identycznie jak na zdjęciu w telefonie. W taki sam sposób drukuję kolejne zdjęcia. Tutaj ilość zdjęć zależy od Was i od wielkości Waszej ozdoby. Na przykładzie mojej świątecznej ozdoby do jej wykonania potrzebowałam 9 instaxowych zdjęć. A tak prezentują się zdjęcia, które wydrukowałam. No zobaczcie na te kolory i jakość. Ja jestem naprawdę zachwycona, są idealne. Zaczynamy od zmierzenia kartki z bloku technicznego i podzielenia jej na dwie równe części. Następnie całość dokładnie wycinamy. Dzięki temu otrzymaliśmy dwa takie same kawałeczki, które będziemy łączyć w jedną harmonijkę, ale najpierw musimy przełożyć sobie zdjęcie Instaxa, żeby złapać wymiar, bo to też jest bardzo istotne, aby te części harmonijki były bardzo równe. Przechodzimy do zaginania harmonijki, tutaj idealnie sprawdzi się linijka. Mała podpowiedź, róbcie to delikatnie, dokładnie i powoli, nigdzie się nie śpieszcie. Dokładność jest tutaj kluczem, dlatego że wszelkie nierówności potem będą widoczne na rozwinięciu tej harmonijki. Jej brzegi zawsze sobie delikatnie dociskam. Mam już jedną część harmonijki, w międzyczasie zrobiłam sobie również drugą. Jak możecie zauważyć, ostatnia część harmonijki jest nieco krótsza i to właśnie ona posłuży mi jako łącznik dwóch części harmonijki. Części połączę przy użyciu taśmy klasycznej. Jak możecie zauważyć, to połączenie jest praktycznie niewidoczne. Pamiętajcie, że na tym jeszcze będzie zdjęcie, więc będzie naprawdę niezauważalne. Tak prezentuje się gotowa harmonijka. Aby nasza ozdoba mogła wisieć, należy zrobić jej dziurkę po jednej stronie dziurkaczem i po drugiej. Staramy się, żeby była ona na środku. Jeśli się nie uda, to nie szkodzi, bo będzie i tak przykryta zdjęciem. Pora na montaż zdjęć, do tego używam taśmy dwustronnej, a właściwie dwóch kawałków na początku i na końcu, trzyma się idealnie, zresztą zobaczcie sami. A tak prezentuje się harmonijka ze zdjęciami, które wybrałam. Przechodzimy do jednego z ostatnich etapów naszego tutorialu. Brzegi przyklejonych zdjęć przyozdabiam przy użyciu złotej, cienkiej tasiemki, dzięki czemu uzyskam taki efekt ramki, co nada naszej harmonijce nieco więcej stylu, charakteru i wyrazistości. W ten sam sposób przyozdabiam pozostałe zdjęcia. Pora na ostatni etap naszego tutorialu, czyli montaż sznurka. Sznurek dzielimy na dwie części i przekładamy pierwszą część na początek naszej harmonijki, odmierzając odpowiednią ilość tego sznurka, żeby ozdoba na spokojnie mogła wisieć. I tak samo robimy po drugiej stronie. Nie zostaje mi już nic innego, jak pokazanie Wam efektu końcowego. Tara! Tak się właśnie prezentuje moja ozdoba świąteczna, czyli łańcuch świąteczny z wykorzystaniem wkładów Instaxa. Taką ozdobę świąteczną możecie wykorzystać w różny sposób i powiesić ją gdzie tylko chcecie. Na ścianie, nad łóżkiem, na drzwiach, a może na choince, albo przy kominku, tak jak zrobiłam to właśnie ja. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja jestem zakochana.
Taka ozdoba jest na tyle uniwersalna, że po świętach posłuży Wam na spokojnie jako ozdoba Waszego pokoju. Dajcie nam znać, co o niej myślicie. Pa!